co było, to się jadło. Trudniej, ale było spokojnie. U mnie nie ma, że czegoś nie lubię, coś, czegoś się tam nie je. To jest wszystko dobrze, do jedzenia. Bo ja jestem człowiek przedwojenny, ze wsi, nie było grymasów. Co było, to się jadło. Jak pani wspomina tamte czasy? Powojenne. 20 lat pani ma, powiedzmy. Trudniej, ale było spokojnie. Pani ma 90 lat? No. Ja myślałem, że 60. O, max. Miło mi słyszę. A spokój jest bardzo ważny. Czy spokój jest najważniejszy dla pani w życiu? Zagon ziemniaków. Popołudnie, tak? Tak. Bruzda barszczu, świeże mleko, mięsko, szynka to była na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Wędlinki się tak nie jadło. I smakowało pani takie jedzenie wtedy po wojnie? Było smacznie? Tak. Naturalne jedzenie, tak? Dobre. Lepsze niż teraz w sklepach? Mniej konserwantów? No nie błyszczała się wędlina, tak jak młodzi nie. Mamy młode nie rodzą, bo nie wiedzą, czy będą miały pracę. Pożyczki nie biorą, bo nie wiadomo, czy będą miały pracę i będą płacić. A na przykład Zagierka było lepiej dla pani niż teraz? Dla tamtych czasów, 70 lata, 60? Tak. Spokój jest bardzo ważny. Nie tylko. Ja zawsze miałam pracę. Pracowałam. Ja mówię ogólnie po pracy. A było co zjeść na przykład w tamtych czasach powojennych? Jak to wyglądało? Była praca? Trudno powiedzieć. Zagierka, były brane pożyczki i buntowali się ludzie, ale pożyczki spłacone. Szkół na budowanie, pamiętam. Nie pamięta pani. Nie pamiętam, ale wiem, że były panie, które ze Śląska były i były bardzo zadowolone, bo Gierek dbał o górników. Politycy, ale czy jest pani szczęśliwym człowiekiem? Z swojego życia, że jest pani szczęśliwa. A to zależy od czego. Jak czym jest dla pani, na to czym szczęście? Dla pani szczęście? Czym jest dla pani szczęście w takim razie? Zdrowie. Spokój. Spokój, tak? Tak. A teraz jest zdrowie? Jak się ma 90 lat, to akurat serduszko mi wysiada i nie bardzo. Pani ma 90 lat? No. Ja myślałem, że 60. O, max. Miło mi słyszeć. Jak dbać o zdrowie w takim razie? O pani twarzy widać, żeby powiedzieć tak. Jak dbać o zdrowie? Dieta, jakiś ruch? No jak dbać, to... Dieta jakiejś, co pani lubi jeść? Jem wszystko. Wszystko, tak? Tak. U mnie nie ma, że czegoś nie lubię, coś, czegoś się tam nie je. To jest wszystko dobrze, do jedzenia. Bo ja jestem człowiek przedwojenny, ze wsi, nie było grymasów. Co było, to się ja... Szanować się, bo młodzi tylko patrzą, żeby jeden drugiego podgryźć. Czyli więcej szacunku. Więcej szacunku, pewnie. Ja mam przyjaźń jeszcze z pracy, a już nie pracuję od 85 roku. Przyjaźnimy się, spotykamy się, porozmawiamy, wypijemy herbatkę. Czy ludzie kiedyś się bardziej szanowali według pani? Bo teraz takie ludzie nie są pokłóceni, są tak. Bardziej jeden drugiemu nie chce pomagać chyba. Bardziej się szanowali, pamiętam zegarki na raty, że akurat praca była. Dzieci się rodziły, ja wracałam po porodzie i nie myślałam o tym, że nie wejdę na swoje miejsce, bo mi ktoś zajmie.